Dzisiaj w naszej szkole witam Martynę Borowczyk, absolwentkę rocznika 2008 Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza we Wrześniu. Następnie absolwentka Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a obecnie doktorantka na Wydziale Lekarskim. Zawodowo społecznie zaangażowana i utalentowana jako lekarz pracujący w Poznaniu. Medycyna to jej życiowa pasja, a marzenia spełnia lecząc ludzi. W dwóch słowach kobieta wyzwania. Cześć Martyna, czytam twój życiorys i jestem pod wielkim wrażeniem i mówię wielkie wow. Nasuwa mi się jedno pytanie. Skąd tyle rozmaitych dróg w twoim życiu? Bardzo dziękuję za takie miłe słowa. Życie jest super i życie daje mnóstwo możliwości. Szkoda z nich nie korzystać. Mam apetyt na kosztowanie tych różnych barw i mam to szczęście, że w życiu rzeczywiście różne doświadczenia piękne stały się moim udziałem. To jest fajnie jest móc działać w jakiejś interakcji z ludźmi. Fajnie jest dzięki tym spotkaniom z ludźmi odnajdywać nowe drogi. Trochę tej mojej rozległości zainteresowań różnych i rozległości rzeczy, które robiłam w życiu, wynika z takiej chęci znalezienia tej jednej, jedynej swojej. I mam wrażenie, że tylko smakując różnych rzeczy, możemy znaleźć ten smak, który nam w życiu jakoś tak najbardziej odpowiada. A poza tym, kiedyś mi się bardzo spodobało, jak taka blogerka, która zachorowała na nowotwór gośliwy, Joanna Sołyda, napisała na swoim blogu, że żyć trzeba tak, żeby wyciskać soki z tego życia, żeby wgryzać się w to życie jak w brzoskwinie, żeby sok nam ciekł po brodzie, żeby plamił ubrania, brudził palce, byśmy naprawdę czuli, że żyjemy. I tylko w ten sposób to nasze życie może mieć jeszcze większy sens, jeszcze większą wartość. To wyciskanie soku może mieć bardzo różne postaci i jakby odbywa się na bardzo różnych płaszczyznach, takich bardziej wymiernych i mniej, bardziej spektakularnych i mniej. Dobrze tylko czuć, że dobrze wykorzystujemy ten czas, który tutaj mamy, bo to przecież wszystko jest darem, więc fajnie by było tego podarunku nie zmarnować, tylko tak poczuć, że ten prezent stoi na właściwym miejscu, a kiedy trzeba jest bardzo dobrze wykorzystywany. Dużo ulników było w tym, co powiedziałam, ale rzeczywiście jestem w takim momencie życia, że mam ogromną radość z życia samego w sobie. Powiedz mi, Martyna, ale co cię inspiruje do tej właśnie takiego, do tego dążenia do przodu? To jest ciekawość, chęć pomocy ludziom, czy może jeszcze coś innego? Wszystko, co powiedziałaś, na pewno. To nas różne rzeczy zawsze gdzieś tam pchają do przodu. Na pewno to są ludzie, których spotykamy gdzieś tam po drodze, którzy są dla nas autorytetami, którzy są inspiracją. No nie przez przypadek rozmawiamy w liceum i nie przez przypadek, myślę, w ogóle ta nasza rozmowa się odbywa, bo tych ludzi, którzy byli dla mnie inspiracją, w dużej mierze spotkałam tutaj i moi nauczyciele stali się dla mnie wzorami, stali się dla mnie jakąś tam siłą napędową. Na pewno, o tym zawsze mówię przy każdej okazji, ogromne znaczenie ma miłość rodziców i mam cudownych rodziców. Dobrze wiedzieć, że oni są zawsze ze mną i kochają bezwarunkowo, że to nie jest nigdy za coś. Ale właśnie dlatego, że nie jest za coś, to sprawia, że się chce, żeby tę miłość, jakoś za tę miłość odpłacać takim jakimś fajnym życiem. Takie poczucie chęci odpłacania w stosunku do tych, których spotkałam, również nauczycieli, gdzieś tam mi cały czas towarzyszy. A na pewno jest ta chęć pomocy innym, to jest coś, co było gdzieś tam w początku moich życiowych wyborów. I jak ja szukałam tych dróg, niezależnie o jakiej drodze myślałam, jak byłam w klasie humanistycznej, na przykład tutaj w liceum, bo takie były moje początki, to również tam wiedziałam, że obojętnie co będę w życiu robiła, chciałabym, żeby swoją pracą ludziom pomagać.
wybrałam taki sposób, którym jest medycyna, na tle wielu różnych, bo jest mnóstwo sposobów na to, żeby ludziom tę pomoc nieść. Dla mnie akurat to była ta droga i w momencie, kiedy jakby już tą drogą idę tak dosyć takim coraz pewniejszym krokiem, to wiem, że mam wrażenie, że po prostu to było to. I się cieszę się, jak dzwoni budzik, no dobra, może nie od razu, jak zadzwoni budzik, szukujmy się, ale tak po chwili już przychodzi taka myśl, że no kurczę, fajnie, no nowy dzień, nowa szansa, nowe wyzwanie. No właśnie, odwołując się do tych twoich lat licealnych, w ogóle szkolnych, to nauka była dla ciebie taką lekkością, łatwością, czymś, co też dawało trochę spełnienia i takiej satysfakcji z siebie? Myślę, że tak. Myślę, że każdy z nas też ma takie poczucie, że przekraczanie siebie w jakiś sposób jest fajne. No nie oszukujmy się, ja też, jak większość ludzi, najchętniej bym cały dzień przeleżała w łóżku i jedząc czekoladę. No to by było moje marzenie. Ale właśnie no wiem, że to chyba by na dłuższą metę, oprócz tego, żeby się można było przesłodzić, to by było dosyć nudne, więc rzeczywiście w nauce zawsze największa satysfakcja, jak tak sobie patrzyłam kiedyś wstecz, miałam z takich momentów, kiedy właśnie chciało mi się najmniej, kiedy to było takie najmniej oczywiste, żeby coś zrobić, kiedy byłam zmęczona, kiedy byłam zniechęcona, wtedy, żeby zrobić coś więcej. Rzeczywiście nauka mi zawsze przychodziła dosyć łatwo, to jest ogromny dar i też w dużej mierze dzięki rodzicom i potem nauczycielom. Oni potrafili pokazać, że to nie chodzi o samą naukę dla nauki, dla wpływania jakichś rzeczy, tylko chodzi o odkrywanie świata jakoś tam. A potem kolejnym krokiem z tej wiedzy jest to, że, jak to mówił pewien francuski biskup, którego kazanie kiedyś słyszałam, że nauka sama w sobie nie stanowi wartości. Znaczy to, co tu wszystko jest za moimi plecami, co jest taką piękną dekoracją, samo w sobie nie jest nic warte. Dopiero wtedy, kiedy to się staje narzędziem miłości, czy jak z tą wiedzą możemy zrobić coś, żeby jakoś ulepszyć świat, pomóc innym, tę wiedzę przekazać swoim dzieciom, wtedy to ma sens. Więc takie podejście do uczenia się, oczywiście to nie było tak, że w pierwszej klasie pomyślałam sobie tak, nauczę się tej tabliczki mnożenia, bo dzięki temu będę mogła nauczyć swoje dziecko kiedyś tej tabliczki mnożenia, ale mimo wszystko to było fajne. No i też trudno porównywać te kroki edukacyjne jakoś tam, bo nie uważam, że wygrany przeze mnie w pierwszej klasie podstawówki konkurs wiedzy religijnej jest mniejszym osiągnięciem niż wygrany kongres międzynarodowy, naukowy potem na studiach, że jakby zmienia się skala, zmienia się etap, ale jakby jeżeli jest jakiś wysiłek i pasja w tym, to wszystko ma wartość bardzo porównywalną. Czyli jakby właśnie biorąc pod uwagę wszystkie twoje prace, wszystkie twoje stypendia i osiągnięcia, to uważasz te poszczególne sukcesy za taką cegiełkę, pojedynczą taką poszczególną cegiełkę, którą jakby no, w przyszłości albo już teraz zbudowałaś taki swój olbrzymi dom, czy jednak każdy sukces to już dla ciebie jest takie wielkie wow, to jest no, coś, co naprawdę na długo oczekiwałaś? Bardzo mi spodobało to twoje porównanie, bo jest naprawdę, naprawdę super. No to idąc dalej, powiedzmy, że ja jak sobie tam dom buduję, to czuję ogromną radość z dokładania każdej cegiełki. I tak jak gdzieś tam fajnie jest widzieć, że rzeczywiście ten dom rośnie, fajnie jest pomyśleć, że może ktoś pod tym domem się kiedyś schroni. Idziemy bardzo abstrakcyjnie, ale myślę, że to jest ten kierunek. Także to wszystko mnie cieszy jakby w równym stopniu i to jest też tak, że i o tym też trzeba powiedzieć, że to nigdy nam nic nie jest dane na stałe jakby i też to, co osiągamy, nigdy nie powinno pozwalać nam się zatrzymywać. Bo tak sobie myślę, jak przychodzą do mnie różni pacjenci, jak mam na przykład dyżury w takiej pomocy doraźnej, nocnej, czy w weekendy, ostatnio w niedzielę przyszło do mnie prawie 80 pacjentów. Każdy z tych pacjentów wchodzi, nic o mnie nie wie. Nie ma dla niego znaczenia żadnego moje CV. Ma znaczenie to, czy ja mu pomogę i czy będę wobec niego w porządku. Więc to wszystko, co osiągamy, weryfikuje się na każdym kroku. Jakby
to, co się już zbudowało, tak naprawdę ten dom jest dla nas i my wiemy, że on sobie rośnie, ale to się weryfikuje na każdym kroku, przy każdym momencie od nowa. Więc fajnie jest jakby się nie zapomnieć i nie pomyśleć, no przecież w sumie to chyba nie jest źle, to może sobie odpuszczę. Też wiem, że nie będę w całe życie tak dobra, jakbym chciała być, bo przychodzą takie momenty, kiedy nie wystarcza na to sił. Ale fajnie jest się starać. A ty jesteś tak dobra. Czytam z nim w ogóle życiorys i jak przeczytałam pierwszy raz, to w ogóle pierwsza myśl to ja będzie ktoś. Ja się przeraziłam, mówię, kurczę, ja też chciałabym tyle napisać kiedyś tak. O sobie w swoim CV. No, wielkie osiągnięcia masz, naprawdę zazdrościmy, myślę, że Julia, ty też. Podziwiamy. Ale ty właśnie, czy uważasz, że jesteś spełniona w tym, co robisz, czy jednak wciąż chcesz czegoś więcej, chcesz do czego dążysz? Właśnie, jakie jest twoje marzenie? To brzmi banalnie. Ja się zawsze boję, że jak tak mówimy o takich podsumowaniach różnych, to się może ocieniać o banał, ale ja naprawdę bardzo bym chciała być dobrym człowiekiem. I to jest moje marzenie. W zasadzie pod tym się kryje tyle rzeczy i to można tak różnie rozwinąć, ale to jest też tak, że no my robimy dużo rzeczy, ale też niektóre rzeczy, jakby to bycie dobrym, życie rozwija definicję tego zdania czasami samo za nas, stawiając tam nowe wyzwania, z którymi sobie jakoś musimy radzić, więc fajnie jest, bardzo bym chciała móc kiedyś tak o sobie powiedzieć, że przynajmniej próbowałam, żeby wszystko było w porządku, więc to jest moje marzenie. Oczywiście są takie mniejsze, są wyzwania na co dzień, które bardzo bym chciała jakoś realizować. Ale to jest takie podstawowe, najważniejsze. I to się przekłada i na pracę zawodową, i na relacje z ludźmi, które mają ogromne znaczenie. I tak naprawdę to jest znowu ta weryfikacja tego, kim jesteśmy. Nie CV, tylko to jacy jesteśmy. Bo znam mnóstwo ludzi, którzy nie skończyli podstawówki, bo na przykład taki był moment dziejowy, bo była wojna, bo mieli trudną sytuację w domu. A są ludźmi wybitnymi, są ludźmi, którzy są mądrymi. I dobrymi ludźmi często. Taki ten ideał greckiego wychowania, Kalos, Kagatos, piękny i mądry, to jest naprawdę fajny kierunek, żeby to szło w parze. I ta mądrość to nie zawsze, pewnie to niepopularne mówić o tym w szkole, ale to nie zawsze oznacza to, że przeczytaliśmy to wszystko, co za moimi plecami. Bo nie przeczytaliśmy. Dobra, to ja bym teraz chciała zapytać, medycyna, twoja pasja, chęć pomocy innym, to jest coś, co pragniesz robić całe życie, chcesz pomagać, ale słyszałam, że masz też inną pasję, jaką są konie, tak? Tak. Dlaczego konie? Jak to jest? Powiedz coś więcej. To jest rodzinna pasja, bo konie to pasja mojego taty, to pasja jego taty. Ja na pierwszą komunię świętą większość dzieci dostawała rowery, a mój dziadek podarował mi mojego źrebaka pierwszego. I potem ta klacz potem rosła, ona miała swoje dzieci, ja nadawałam im imiona i rzeczywiście to przechodzi tak w rodzinie, więc moi rodzice prowadzą też gospodarstwo agroturystyczne, w którym bardzo chciałam mieć swoją cegiełkę jakąś i postanowiłam, że może właśnie to będzie dzisiaj budowlane tematy mamy. Więc te konie to skłoniły tego. Tak, na pewno. To konie mają też w sensie terapeutycznym, w sensie hipoterapii, bo to mi gdzieś tam było bardzo bliskie też. Jakby terapia dziecka we współpracy z koniem to jest tak, że sam ruch konia jest kojący, sam kontakt ze zwierzęciem. No, to jest podstawa też wielu terapii ze zwierzętami i innych, logoterapii na przykład. Więc to jest też niesamowite móc połączyć swoją pasję z pracą. To jest dobry odpoczynek. Co prawda teraz zdecydowanie to mi tato oprząta te zwierzęta. Ja troszkę się wymiguję ostatnio od tej pomocy, no bo jakby to też było tak, że ja byłam na czwartym roku studiów, wróciłam ze stypendium we Francji i tak sobie pomyślałam, że może by zrobić tak coś więcej i może by już jakoś starać się pomóc ludziom.
I postanowiłam, że założę swoją firmę, że założę ośrodek hipoterapii i rekreacji konnej, że skończę kurs masażu, bo to się jakoś tam wiązało z działalnością tych rodziców też. Bardzo chciałam już coś robić. Jest tak, że studia medyczne są w trybie jednolitym, że to jest 6 lat ciągiem, że nie ma tak, że kończy się licencjat i już coś można, tylko jakby te uprawnienia przychodzą potem wszystkie na jeden raz, ale przez cały czas studiów jakby no, nic nie można robić, w sensie można owszem na praktykach, ale w sensie samodzielnym niewiele, a taka praca, masaż i konie to pozwalały mi jakoś się angażować.